25 lat Kolegium Da Vinci. Ciekawi nas przeszłość i przyszłość. Dzień dobry. Nadajemy do Was z roku 2021 z nadzieją, że być może słuchanie jesteśmy w nieco bardziej odległej przyszłości, bo również o przyszłości będziemy dziś mówić. Ja nazywam się Karolina Kulik, jestem rzeczniczką prasową i wykładowczynią event marketingu w Kolegium Da Vinci, które w tym roku świętuje jubileusz 25-lecia istnienia i świętuje zgodnie z hasłem Ciekawi nas przeszłość i przyszłość. Stąd też pomysł na specjalny odcinek podcastu, który poruszy temat niezwykle bliski CDV, bo temat gier komputerowych. Porozmawiamy o tym, jak gry prezentowały się w roku 1996, kiedy części naszych studentów nie było nawet jeszcze na świecie, o teraźniejszości i o tym, co będzie się działo przez kolejne ćwierć wieku. Ale skoro rozmowa, to potrzebny i gość. Dziś jest nim Łukasz Szałankiewicz, który zajmuje się w Kolegium Da Vinci zagadnieniami audio w mediach interaktywnych na Wydziale Informatyki i Komunikacji Wizualnej. Poza tym interesuje się archeologią mediów, demosceną, no i przede wszystkim grami komputerowymi. Dzień dobry, Łukaszu. Dzień dobry. Krótkie pytanie na rozgrzewkę do Ciebie. W co grywasz ostatnio? Jest to ostatnio grywam bardzo mało rzeczy, ale z tego tylko powodu, że nie mam na to czasu. Po prostu nie mam na to czasu, kiedyś miałem go więcej. Teraz praktycznie paradoksalnie przez tą pandemię no, komputer mój jest okupowany przez różne inne zadania, więc tych gier jest mniej. A oczywiście też staram się mieć rękę na pulsie, więc ja tutaj śledzę newsy wszelakie ze świata i z kraju właśnie na temat tej branży i tych produktów, które się pokazują, więc w taki sposób staram się jak najbardziej być na bieżąco, ale faktycznie ostatnio nic takiego nie grałem. Przymierzam się do takiej gry, nawet sobie zainstalowałem. To jest gra, powstała na bazie filmu Terminator, czyli o tym Terminatorze. Chciałem sobie zobaczyć, jak to wygląda w tej rzeczywistości tamtej postapokaliptycznej. No ale jeszcze jej nie miałem czasu sprawdzić, więc taki Terminator mi został w tle. Świetnie. Jakby połączenie gier komputerowych i świata filmu to jest coś, co mnie też bardzo interesuje. Mam nadzieję, że poruszymy ten temat, ale postaramy się iść chronologicznie właśnie od roku 96, czyli tego, co było 25 lat temu, kiedy CDV powstawało, przez dzień dzisiejszy, aż po nieco dalszą przyszłość. No i właśnie pytanie. Rok 1996. Większość naszych studentów jest najwyżej w planach swoich rodziców. Ja jestem gdzieś na etapie pierwszych plansz Sapera na Windowsie, które przechodzę z sukcesem. Powiedz, co w roku 96 działo się w świecie gier i w Polsce i na świecie? Czy Polska bardzo odstawała tego, co działo się na świecie? Tak. To jest ciekawe pytanie, bo trochę trzeba szybko jakby przerzucić się do przeszłości, czy taki zrobić skok. I jak to sobie teraz chcę uzmysłowić, to na pewno było dużo zmian, jeśli chodzi o tę branżę, ponieważ parę lat wcześniej, nie chcę strzelać, więc mówię parę lat wcześniej, dopiero Polska zaczęła respektować prawa autorskie, więc generalnie te wszelkie gry, które się pojawiły, już były sprzedawane legalnie, tak? Czyli jakby nie czerpano nielegalnej korzyści ze sprzedaży gier i programów, bo wcześniej byliśmy jakby w tej sferze takiej właśnie hulaj duszy, piekła nie ma. I to przede wszystkim jakby tutaj nas odróżnia, tak? Druga sprawa, że zaczęły powstawać i się ugruntowywać kolejne pisma, jeśli chodzi o gry komputerowe, tak magazyny, które no, były coraz bardziej profesjonalne, lepiej wydawane i w większej ilości, tak? Czyli one jakby tą społeczność bardziej spajały. Był większy obieg informacji, możliwość czytania odmiennych recenzji, jakichś bieżących newsów. Pamiętajmy, że wtedy internetu prawie nie było wszędzie, więc musimy sobie to uzmysłowić, że internet to są dopiero takie powszechne, internet to są dopiero późniejsze lata, a w 96 to mogli mieć internet nieliczni, zwłaszcza, że do internetu żeśmy dopiero zostali podłączeni tak chyba z 5 lat wcześniej dopiero, jeśli chodzi o nasz kraj,
W 1991 roku skończyło się tak plus minus embargo na sprzęt elektroniczny, tak? My byliśmy objęci embargiem przez długi, długi okres czasu. To embargo zostało nam zarzucone przez taką organizację zrzeszającą szereg krajów, które no właśnie limitowały dojście przeróżnego rodzaju technologii do krajów Układu Warszawskiego przede wszystkim. I do Polski też bardzo długo było to właśnie jakby takim, byliśmy takim kloszem, było to bardzo respektowane. To embargo dało się obejść i były różne triki stosowane, żeby to się stało, ale no, w 1996 roku przeszliśmy bardzo długą ścieżkę, żeby być w jakimś takim punkcie, który jawił się nam wszystkim jako jakiś progres, tak? No bo i to embargo padło, prawa autorskie się stosowały, pojawiło się coraz więcej firm komputerowych na naszym rynku, magazyny zaczęły być dostępne w szerszym obiegu, także powoli kiełkował internet, więc tutaj myślę, że 96 rok jest dla nas takim właśnie punktem startowym. Co ciekawe właśnie, tak sobie teraz pomyślę, że no faktycznie można by się od tego odnieść. Jakoś tak magicznie składa, że wtedy CDV powstało. Rozumiem, że wtedy jeszcze w Polsce nie tworzyliśmy żadnych gier, nie było takich studiów, które kojarzą nam się, kiedy dziś myślimy o tworzeniu gier. Byliśmy raczej w innym etapie rozwoju. Nie, było już były studia, jeśli chodzi o te rzeczy związane z grami. Studia nawet były już wcześniej, na początku lat 90., nawet pod koniec lat 80. One miały różny status, albo były studiami takimi domorosłymi lub amatorskimi, a te pierwsze studia, które ja teraz pamiętam w początku lat 90. to jest LK Avalon, Mirage i parę innych jeszcze takich mniejszych. One głównie operowały w tej takiej sferze komputerów 8-bitowych, czyli Atari, Commodore, no i tych późniejszych platform 16-bitowych jak Amiga na przykład. Więc były i miały jakąś swoją grupę odbiorców. No troszkę się to zmieniło właśnie, kiedy te prawa autorskie się u nas umocowały, bo wcześniej te studia miały trudności z pozyskaniem funduszy na swoją działalność, ponieważ no, te gry były w obiegu pirackim, tak? Chociaż mimo wszystko niektórzy Polacy starali się i kupowali te oryginały, co było ciekawe też takie podejście. No ale nie było rzeczywiście ich wiele. Dopiero pod koniec lat 90. to zaczęło wszystko się zmieniać na lepsze. Z tych firm i studiów zaczęło przybywać. To oczywiście trzeba pamiętać, że część studiów była taka, jak ja pamiętam, niektórzy moi koledzy pracowali, no to oni mieli outsourcing, oni robili coś do większych firm. Teraz też tak troszkę jest, ale no, mamy bardzo dużą paletę różnorodnych studiów i to, co było w latach 90., a teraz no, to jest niebo, ziemia. Jasne. A czym gry w latach 90. były dla ciebie w takim kontekście społecznym? Czy to było tak, że chłopaki dyskutowały na korytarzach w liceum, czy w innych klasach podstawówki o tym, w co ostatnio grali, czy wymienialiście się nowościami, czy to miało już wtedy taki aspekt, który jednoczył grupę? Tak, ale to nawet można wcześniej powiedzieć, do lat 80. nawet już, bo ten mechanizm jest zawsze ten sam. Gra jako medium jest po prostu bardzo sprzyjającym sposobem spędzenia czasu, przyjemnym i sprzyjającym, jeśli chodzi o jakiś tam sposób rozrywkę, tak? Jeszcze raz przeskoczę, powiedzmy końcówka lat 80. I polska szara rzeczywistość, więc te gry, jakie były, to były takim trochę trybem ucieczkowym od tego, co nas otacza, tak? One nie były po prostu jakieś wybitne graficznie, one były bardzo grywalne, więc do tego ja właśnie odniosłem się do tego, że no, pożytecznie można było spędzać czas, oczywiście tych gier nie było dużo i te osoby po prostu no, nie siedziały cały czas w domu i grały, tylko po prostu ten czas mogły sobie urozmaicić, tak? Nie siedzieć na trzepaku czy na ławce cały czas, ale mogły sobie na przykład przyjść i z tych gier skorzystać, ale to te gry były, zapomina się, że te gry były różne, to nie były tylko
jednego typu gry służące zabawie, były też edukacyjne, były też programy edukacyjne, było wiele innych rzeczy, więc tutaj te przyjemne spędzanie czasu bywało też pożyteczne. No i ten mechanizm jest uniwersalny. W latach 90. po prostu te gry były lepsze, z lepszą grafiką, z lepszą muzyką, ciekawsze, tak, i bardziej dostępne. Więc mechanizm był ten sam. Po prostu spędzało się więcej czasu, było mniej bodźców niż teraz, więc ludzie jakby ten czas sobie wykrawali, tak, na te wszystkie właśnie rzeczy dodatkowe. I prędzej czy później te platformy komputerowe, na których te gry były, no, dawały urozmaicenie nie tylko jeśli chodzi o gry, ale też inne kwestie związane właśnie tutaj z, powiedzmy, nie wiem, z jakimś takim raczkowaniem informatycznym, tak? Każdy człowiek w pewnym momencie zaczął coś więcej wiedzieć niż tylko grać w obszarze tych mediów, tak? No to tutaj nawet zainstalowanie gry, przeinstalowanie, bawienie się właśnie z naprawienie sprzętu czy systemu, żeby ta gra chodziła, no wymagało tych młodych ludzi wiele, że tak powiem, samozaparcia, bo tak jak mówię, internetu było niewiele, także tak tutaj ładnie ci się udało, że koledzy się spotykali i dzwonili do siebie, lub tak, chociaż ze dzwonieniem też było tak limitowanie, z czego sobie pamiętam, bo komórek też nie było, przynajmniej nie było ich do tak 99. Tak, ja pamiętam, że wcześniej było ich mało. A jak się dzwoniło do kogoś na stacjonarny, to mogło nie być po prostu. Więc rzeczywiście spotykali się w różnych miejscach. No, szkoła była takim punktem jeden. Numer jeden, i wymieniali się nowościami, tudzież informacjami o tym. Także ten mechanizm jest uniwersalny. To, czy te gry były w 80., później i teraz, tak to właśnie działa. Tylko teraz mamy jakby większy po prostu asortyment i zasób, jeśli chodzi o te rzeczy, plus dużą historię. Jasne. Kiedy mówisz zresztą o 99 roku i dzwonieniu do kogokolwiek na telefon liniowy, to problemem z dodzwonieniem się mógł być też internet, który akurat był podłączony do telefonu i uniemożliwiał jakikolwiek kontakt ze światem zewnętrznym. Pamiętam to z własnego domu. Moi rodzice zapłacili absolutnie skandaliczne rachunki, ponieważ mój brat rozwijał się gamersko po nocach, więc te elementy pamiętam dokładnie. A ponieważ uczysz też historii gier, pewnie pokazujesz młodym ludziom, nastolatkom, to, jak wyglądały gry na początku lat 90., jak oni reagują na to, co widzą? Czy to jest dla nich coś absolutnie antycznego, czy widzą w tym jakiś urok? Myślę, że tak, to są. Myślę, że doceniają to, bo gdzieś tam w jakiejś tam formie otarli się o te rzeczy, przynajmniej te pokolenia troszkę starsze, które już wyszły, to miały już brata, siostrę, kuzyna, kolegę starszego lub rodziców, którzy to gdzieś znali lub grywali i to dziecko kojarzyło, mogło coś po prostu też z tego korzystać, tak? Że niektórzy się, ja pamiętam, że puściłem jakąś grę i tam się odezwały takie sentymentalne, że tak powiem, głosy, o, to moja gra z dzieciństwa i tak dalej, więc myślę, że nie ma takiego jakby przekazu, że to coś było nie tak z tymi grami. Raczej wszyscy rozumieją, że była inna epoka, więc te pewnego rodzaju rzeczy, które te gry z sobą spajają, tudzież grafika, muzyka, czy tam jakiś pomysł prosty, no to nie budzi kontrowersji. Wręcz taką właśnie falę retro się tutaj wpisuje. No i teraz jest jakby taka druga rzecz, że im bardziej schodzimy tam niżej, no to tutaj zawsze zaznaczam, że to wszystko jest jakby ważne, bo od tego wyszło coś, co jest teraz i tak dalej, i bez tego by nie było tego, czym teraz operujemy, i to jest ekstremalnie ważne, żeby o tym nie zapominać, bo tak samo te proste pomysły wtedy potrafiły zmonetyzować ten produkt, a na przykład tutaj podaję gdzieś jakiś pomysł współczesny, że też jest prosty pomysł, nic im ambitnego, a mimo wszystko tutaj widzimy sukces. Także gra jako gra mimo wszystko ma pewne reguły i się z tym rządzi. Tylko epokowo były różnego rodzaju
przeszkody, inne realia, tak? Inne podejście marketingowe, inne myślenie, więc te gry troszeczkę inaczej ewoluowały w czasie, one się zmieniały. A wspomniałeś o fali retro, i to jest rzeczywiście coś, co jest bardzo widoczne w współczesnej kulturze, w kulturze tworzonej przez tą falę 40-latków, którzy retro wplatają i do mody, i do muzyki, i do filmów, więc również do gier komputerowych. Czy tobie się jeszcze zdarza wracać do takich gier z lat 90., żeby z czystej przyjemności dla fanów pograć w nie? Tak. Jasne. Ja po prostu sam jestem w tej fali retro i dosyć tak czynnie w tym wszystkim uczestniczę ze swojej strony. Myślę, że to jest troszeczkę tak, że właśnie ta grupa osób, która doszła teraz do jakiejś takiej wiekowej linii czasu, zaczęła wracać do przeszłości z pewnego rodzaju nostalgią i gdzieś tam to wszystko z powrotem katalogować, pokazywać, doceniać, wspominać, tudzież brać na ruszt i próbować tą, że jak się tak kolokwialnie wyrażę, pożenić z innymi mediami, tak? Że mówisz właśnie, że i w filmie się pojawiają wątki, i w muzyce jest naprawdę tego sporo, i właśnie w grach, i paru innych rzeczach. Więc to jest taki ruch retro, który miał już zgasnąć, a ciągle trwa i ciągle się rozszerza, bo ciągle myślę, że za 40-latkami są jeszcze 30-latkowie, którzy też jakby pod to się ładnie podpinają. Myślę, że następny ruch będzie właśnie należał do 20-latków, którzy tak jakby jak dojrzeją do swojego czasu, to przejmą. Bo dla nich retro to jest troszkę inne retro niż dla mnie retro, tak? Dla mnie mogą być te właśnie platformy z lat 80-tych, 90-tych, a dla nich pewno będzie już tam konsola Xbox na przykład, czy te inne konsole, które już teraz nie są tak popularne, a na przykład dla mnie były wtedy nowością i w ogóle to jest jakby też taki case, że przypadek tutaj właśnie widzę, że młodzież się od tego odnosi, że dla nich to jest retro, tak? Ale mimo wszystko jest duża fala retro w grach, wszelkiego typu, albo tak zwanej retro estetyki. I dużo młodzieży się na tym też inspiruje, bo widzi, że to jest ciekawe, duży jest odbiór i też jest w jakiś sposób to może łatwo zrobić, tak? Bo ta retro to jest estetyka. To po prostu no, nie są wtedy takie skomplikowane wodotryski, więc tutaj też jest łatwiej pod tym względem się pod to podpiąć, mieć fajny temat, odnieść się do przeszłości i mieć fajną grę, jeśli się dobrze umie to zrobić. Więc to są też takie plusy tego wszystkiego. Więc tutaj ja uważam, że to trochę jeszcze potrwa jeśli ta fala i bardzo dobrze, ponieważ tak jak powiedziałem wcześniej, jest takie przebodźcowanie teraz wszystkim, że właściwie to retro to jest też takim zwornikiem bezpieczeństwa dla wielu osób. Dokładnie, szczególnie teraz w minionym i tym roku, w którym bodźców mamy aż zanadto. Do tego czasu powoli zmierzamy, ale chciałam zapytać, jaki był taki moment przełomowy w rozwoju gier w tym 25-lecie ostatnim? Czy to było pojawienie się internetu pod każdym dachem w polskim domu, czy była jakaś gra, która zmieniła zasady gry, notabene, która rzeczywiście jasno pokazała, że zaczyna się nowa era rozwoju gamingu? Mówimy o Polsce, tak, w tym momencie. Możemy mówić też o świecie, bo oczywiście to my pewnie Znaczy, odbieraliśmy to, co ze wiesz, świata przychodziło. troszkę inaczej jest na świecie, troszkę inaczej w Polsce wtedy, bo trochę Polska była z opóźnieniem do reszty. Więc jeśli chodzi o Polskę, słusznie zauważyłeś, że wprowadzenie internet pod nasze strzechy, że się tak wyrażę, było istotnym punktem zwrotu, tak? Bo tutaj myśmy internetu nie mieli. Było to drogie, trudno dostępne. Dopiero w latach 90., właściwie tak pod koniec, powstały pierwsze takie większe serwerownie i serwisy, usługi w różnych miastach, które pozwalały nam założyć sobie konta. Na przykład w Krakowie był taki KKI, krakowski komercyjny internet, tak się by to nazywało. Potem powstawały inne takie większe portale, tak na przykład Optimus zakładał Onet, tak, czyli ten
słynny Roman Kluska stał gdzieś tam w tle za Onetem. Bardzo polecam naszym młodszym słuchaczom, żeby spojrzeli, jak wyglądał Onet w pierwszych latach swojego istnienia, chociażby od strony graficznej, to jest niezwykła podróż w przeszłość. Tak, tak. I tutaj jest wiele czynników. Ten internet troszkę pokazał, że może być większa komunikacja poza pismami, jeśli chodzi o te, które wychodziły, tak? Te pisma, które mieliśmy, one były tam w liczbie kilkunastu, powiedzmy, się to zmieniało w czasie, ale dzięki internetowi to te informacje z zachodu były szersze, nie trzeba było się na tych pismach tylko i wyłącznie opierać. To jest jedna rzecz. Druga sprawa, że bardzo wcześnie, jak u nas się pokazywał internet, to już na zachodzie on po prostu był od długiego czasu i spełniał zupełnie inne zadania. Czy po prostu myśmy musieli nadgonić to wszystko, więc ten rozwój gamingu to jest troszeczkę też rozwój technologii informatyki w tym samym czasie. To jest, w ogóle się ze sobą wszystko ładnie wiąże. Więc mieliśmy ten internet, mieliśmy koniec embarga, dostęp do komputerów, które mogły właśnie te gry tutaj sobie przysposobić. Jeśli chodzi też o komputery, to proszę pamiętać, że te komputery były dla drogie na początku. Przynajmniej w tej pierwszej fazie właśnie komputery 8-bitowe, no tutaj nie pamiętam dokładnie, ile to kosztowało, ale to było kilka pensji przeciętnej osoby, więc to był dosyć duży wydatek. Komputery typu IBM PC były raczej przeznaczone do jakichś większych organizacji rządowych, więc mało się tego w domowych warunkach pokazało. Jak pamiętam, w 1989 roku były takie badania, jeden komputer przypadał na jedno gospodarstwo domowe, więc trochę słabo, tak? Więc tutaj chciałem tylko specjalnie do tego dążę zawsze do początku, żeby pokazać, jak dużą drogę musieliśmy pokonać i jak to musiało się to wszystko poprzebijać przez różnego rodzaju przeszkody, żeby było to, co jest teraz. Więc internet, druga sprawa, nośniki danych to przede wszystkim bardzo ważna rzecz, bo kiedyś były dyskietki, a tu się pojawiły płyty CD, a potem DVD, czyli te nośniki z większą zawartością, tak? Czyli przypomnijmy, dyskietka, która była kiedyś 3,5 calowa nośnikiem danych, to jest 1,44 MB, taka jeszcze wcześniejsza 5,25 cala to jest 1,2 MB, więc to są małe ilości. I teraz mamy CD, gdzie tam jest chyba około 700 MB. No i DVD, z tego co pamiętam, plus minus 4 giga, mogę się mylić. Więc dzięki temu przede wszystkim zaczęły powstawać lepsze gry, ponieważ ta objętość dawała możliwość wrzucenia lepszej grafiki, muzyki i na przykład dodatkowych jakichś rzeczy, tak, że może być jakieś bonusy dodane i tak dalej. Czyli tutaj ten pierwszy, jeśli chodzi o rozwój właśnie taki marketingowy i dystrybucyjny, był dosyć na takim, nie chcę powiedzieć, że ważny, ale po prostu istotny, tak? On po prostu dał nam większą możliwość, bo już na zachodzie zaczęto to ściągać z internetu, u nas jeszcze było DVD, tak? To też tak powoli zaczęło się różnić, ale potem nadgoniliśmy bardzo szybko to wszystko, kiedy już ten internet się ustabilizował, kiedy punktem zwrotnym dla wszystkich, uważam, jest pojawienie się tylko żebym teraz nie strzelił, to w latach 2000 to można sobie to dobrze sprawdzić, jeśli chodzi o późniejsze latach 2000 sklepu Steam, tak, takiej platformy cyfrowej, która pokazała, że nie trzeba już korzystać z dystrybucji pudełkowej, tak, że gry już nie muszą być właśnie na tych nośnikach. To jest już teraz wszystko cyfrowe, w internecie można to pościągać, zapłacić za to, czyli szybko przyjdzie, nie trzeba czekać tam dzień, dwa. Więc tutaj ta rewolucja była dla wszystkich taka sama. To po prostu
ten rynek studiów w Polsce się zaczął bardziej rozwijać niezależnych, ponieważ no ludzie nie musieli przechodzić całą weryfikację z jakichś sklepach typu Empik i tak dalej ze swoimi produktami, tak, nie musieli dawać kosztów produkcji na okładki, druk tego. Wszystko to się kończyło na PDF-ie, jakby grze, która jest właśnie tutaj w pliku, który można ściągnąć, jest uruchamialna i kupuje się tylko klucz, który tą grę uruchamia, tak? Więc to była szalona rewolucja. Dzięki temu bardzo dużo na świecie studiów powstało i tym bardziej w Polsce. Miałam się pod nosem, jak powiedziałeś o dyskietkach, a potem o płytach. Ostatnio po internecie krążył taki tweet dziewczyny, która pytała, o co chodzi w idei wypalania płyt, co wy robiliście z tymi płytami w latach 90. Dopiero wtedy mnie uderzyło, że rzeczywiście ta fraza jest dla pokoleń już zupełnie obca. A kiedy mówimy o tych wczesnych latach 2000, jaka dla ciebie była taka naprawdę przełomowa gra, przez którą nie spałeś po nocach? Dobrze, to jeszcze, żeby przypomniało mi się, że Steam to 2012 rok, czyli troszeczkę te późniejsze lata 2000, i to jest tutaj taka największa zmiana rewolucyjna, która się wydarzyła, żeby tak chciałem tutaj jeszcze ładnie to dodać. Jeśli chodzi o gry w latach 2000, to było ich sporo, aczkolwiek ja jestem takim fanem takiej gry, która się nazywa Gothic. Jestem wielkim fanem, ona jest w ogóle w Polsce też w takim statusie gier kultowych. To jest taka firma, która za tym stała. Ona już nie jest związana z muszę sobie przypomnieć tą firmę zaraz, ale generalnie nie jestem już związany z tym gotykiem, który był później, więc mówimy nie chodzi o ci o Piranha Bytes? Tak, Piranha Bytes, dzięki. Wiem to dzięki Wikipedii, nie jestem taka mądra, więc ustalmy pierwszy, to. Pierwsze trzy części dla mnie są bardzo ważne. No i ja już byłem dojrzały, że w to grałem, to już nie byłem młodzieńcem, w sensie takim jakimś nastolatkiem, więc tą grę dobrze, że tak powiem, rozpracowałem i ona ma taki status kultowy i bardzo często właśnie jak mam jakieś wykłady, to mam taką, w zależności od grupy i możliwości, to mam taką potrzebę puszczenia muzyki w tle cicho z Gotika i wszystkim się to bardzo podoba i wszyscy to kojarzą z każdego pokolenia, to jest jedna rzecz i wtedy też jest tak, też ciekawie się prowadzi w ogóle wykład, gdzie wszyscy się wyciszają, to jest inna jakby kwestia właśnie, jeśli chodzi o takie sprawy, to też myślę, że niektórzy powinni by to wykorzystywać w edukacji, aczkolwiek no, trzeba wiedzieć co, jak, gdzie, kiedy i tak dalej, więc widzę, że wtedy ludzie to pamiętają, są w stanie się do tego odnieść. Druga sprawa, że na zaliczenia jak piszą studenci eseje, to zawsze jest jakiś 1, 2, 3 o gotik, mimo wszystko, więc to jest dosyć silne nostalgicznie medium. Gotik to jest gra po prostu o takim innym świecie, gdzie są różne przygody i się trzeba gdzieś tam przemieszczać, na różnych światach operować, walczyć z przeciwnikami i tak dalej. Więc ma to bardzo dobry podkład, dubbing polski i też no, świetną tutaj humorystyczną czasem historię. Więc to jest pod tym względem, na przykład jeśli mam przykład podać jakikolwiek, no to ten gotik będzie chyba wystarczający. Na tej trasie do roku 2021 pewnie takich przełomów było sporo, bo to nowe technologie, które się pojawiały, nowi producenci i sprzętu i gier, którzy wychodzili. Natomiast no, trudno nie mówić o przełomie w kontekście zeszłego roku i pojawienia się pandemii, która na pewno wpłynęła trochę na sytuację i w Polsce, i na świecie w kontekście gier. Jakbyś to scharakteryzował? Gdzie jesteśmy w tym momencie? To wszystko, co tak na tej linii czasu się zmieniało, no to właściwie cały czas jeden wielki progres w górze technologiczny, cały czas to się tylko napędzało, tak? Więc pandemia spowodowała pewnego rodzaju na wielu płaszczyznach zatrzymanie może właśnie. Pewne sprawy przyspieszyły, a pewne zostały zastopowane, jeszcze bardziej niektóre przyspieszyły. W każdym razie, jeśli odnosimy się do branży, to obserwuję różnego rodzaju zachowania, ale generalnie branża jakby sama w sobie
nie poczuła jakby uderzenia takiego pandemicznego, tak? Bo większość i tak jest już przyzwyczajona do takiego trybu, że tak siedzi się online z zadaniowego. Większe studia wprowadziły te reżimy sanitarne lub oddelegowały osoby do pracy zdalnej. Mniejsze studia w ogóle nie poczuły, bo zawsze są mniejsze i nigdy nie miały z tym problemów. Mogły poczuć większe, bo pojawiły się takie trendy już w czasie pandemii. Ludzie zaczęli stwierdzać, że być może jest nieopłacalne wynajmowanie dużych przestrzeni w takiej formie, że się siedzi tak po amerykańsku w boksach, tak? Że to może być zapalnik jakiejś innej pandemii. Właśnie taki schemat, właśnie siedzimy w boksach i jak na filmach widzimy, ktoś tam podchodzi i rozmawia w jednym z boksie. No i tak w niektórych większych studiach tak to funkcjonowało. Też w polskim CD Projekt Red też były takie przestrzenie, są właśnie tego typu. Więc myślę, że to dla większych może być jakimś problemem do przemyślenia. Jeśli uwierzymy, że szczepionki nam pomogą, albo że staniemy z tą pandemią, która będzie się tam gdzieś tam przewijać w tle. Więc to są tylko domysły, no, ale trzeba brać pod uwagę, że ludzie, którzy badają trendy, no to tak stwierdzają, że może być to jeden z takich rzeczy, że cała ta branża właśnie, no powiedzmy, biurowa, gdzie jest IT jego częścią, może mieć z tym problem, tak? Więc mogą tylko niektórzy wrócić do pracy takiej stacjonarnej. Tego ciężko przewidzieć. Gry się zaczęły sprzedawać, ludzie zaczęli siedzieć w domach, tak? No to więc kupowali gry, przynajmniej młodzież. Bo jeszcze środki były jakieś, więc są. Więc tutaj nic się nie stało w tym kontekście, tak? Tutaj gorzej, bardziej wszystko ucierpiało na promocji i na pewnego rodzaju innych aspektach działalności tej branży, ponieważ przestały być targi wszelkiego typu dostępne, więc te firmy nie mogły się wypromować z nowościami, tak? Przyciągnąć nowych użytkowników. Brak dostępu do właśnie takiej żywej promocji, to też się odbijało właśnie na sprzedaży i na troszeczkę chyba innym modelu już teraz marketingowym, tak? Jeżeli jakaś firma chciała zrobić, miała budżet odpowiedni, jakiś show wokół swojej gry, no to na targach jej się opłacało, bo być może jak przeszła ta grupa ludzi, no to ten tytuł zaczęły siłą rzeczy wiele osób zaczęło kojarzyć, tak? Młodzież zaczęła, czy nie tylko młodzież, o niej opowiadać, bo mogła ją sprawdzić, zapytać twórców na wiele rzeczy, tak? A tutaj w tym momencie tego nie ma. Poza tym wszystkie konferencje branżowe, takie już poważniejsze, dotyczące gier jako takich w każdym aspekcie, od biznesu poprzez kwestie właśnie artystyczne, zostały skancelowane, zablokowane, tak? I nie można było się stacjonarnie spotkać. Przeszło to oczywiście na online, ale to nie jest już to. To wiadomo, że to nie jest to. Dlaczego? Bo często na tych konferencjach były takie sfery biznesowe, gdzie osoby się po prostu umawiały na poważne rozmowy dotyczące współpracy, czy jakichś nawet rekruterskich rzeczy. Bardzo dużą rolę, i to nie tylko ja to powiem, ale spotkania towarzyskie w biznesie są ważne, tak? Tego typu rozmowy, zwłaszcza na poziomie międzynarodowym. No nie wszystko się da załatwić w takiej formie przez internet. Więc to jedna rzecz, która też widzę, że jakby boli. Brak takich sytuacji. No i brak też imprez, które były towarzyszące, gdzie też się nawiązywały jakieś kontakty, lub wzmacniało w innej atmosferze, gdzie normalnie jest to prawie niemożliwe. Więc tego też nie ma, tego aspektu, powiedzmy, rozrywkowo-towarzyskiego dodatkowego. Więc tak myślę, że to na pewno jakoś branżę ukłuło pod tym względem. Na każdym poziomie, i krajowym, i międzynarodowym, bo te wszystkie imprezy zawsze były co roku non-stop organizowane. Tak? Niektóre są strasznie duże, na ileś tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy osób.
Więc jak sobie tak pomyślę na tych, co ja kiedyś mi się udało być, to są jakieś też dla nich duże straty, tak, tych organizatorów. Pewnie, ja akurat zawodowo jestem związana dość mocno z eventami, więc rzeczywiście koncerty, branża targowa, branża konferencyjna, to wszystko przez ostatni rok jest w zasadzie całkowicie przygaszone. Natomiast całkiem nieźle ma się e-sport, który rzeczywiście w pewnym momencie wyszedł już na stadiony wręcz. Ja bardzo polecam wszystkim poglądanie zdjęć czy nagrań z tego, jak wyglądają rozrywki e-sportowe. No, wyglądają jak, przynajmniej jak Super Bowl albo impreza tej rangi. Są to wielkie imprezy, ale można to też robić online, dlatego e-sport kwitł. Ci amatorzy, zawodnicy zaczęli się pojawiać coraz chętniej i gęściej. Zresztą CDV niedawno wydało też swój raport o e-sporcie, do którego odsyłamy, bo to bardzo ciekawa baza wiedzy. Natomiast o e-sporcie wciąż mówi się z lekkim pobłażaniem. Zawsze, kiedy na przykład gazecie.pl w zakładce sport pojawia się news e-sportowy, uwielbiam zjeżdżać w sekcję komentarzy i czytać tam o tym, że teraz e-sport, a wkrótce e-rolnictwo. Nie obrażajcie prawdziwego sportu, to są jakieś zabawy dla dzieciaków, a wcale nie są. Wiemy, że za tym stoi bardzo poważny biznes. Natomiast powiedziałeś to magiczne słowo, to magiczne hasło polskiej firmy CD Projekt Red. Co u nich słychać? Jakie oni mają, twoim zdaniem, jaki mają wpływ na współczesną branżę gamingową? Jak pozycjonują się na tej światowej, powiedzmy, mapie twórców gier komputerowych? Znaczy, to jest taka firma, która jest zawsze wymieniana jako przykład sukcesu, jeśli chodzi o polską branżę. Oczywiście tych firm jest więcej, nie tylko ona, ale faktycznie tutaj dosyć myślę, że sporo lat doświadczeń, bardzo dobry marketing i PR na światowym poziomie powoduje, że ta gra oprócz jakości produktów, czy firma z grami swoimi jest na takim topie światowym, to już nawet nie mówimy o krajowym, bo jej przychód jest większy niż Orlenu i innych tych naszych większych tutaj przedsiębiorstw państwowych, więc to jest firma, która jest po prostu kompletnie niezależna i wiemy, że właściciele są już tam na liście najbogatszych Polaków, więc tutaj też mówimy o trochę innej półce, tak? Ja myślę, że całkiem dobrze sobie radzą, mimo tego kryzysu, który ostatnio ich dotknął, jeśli chodzi z cyberpunkiem, ponieważ ciągle wykazali wszystko na plus, jeśli chodzi o przychód. Nie pamiętam tych sum, ale ciągle jest to jakby można być pod wrażeniem, aczkolwiek analitycy liczyli na więcej. No i tak się teraz mówi, że fajnie dostali, ale w sumie mogli dostać jeszcze więcej, więc coś im tam zaszkodziły. Czyli mówimy o firmie, która zaliczyła poważny kryzys, ale tak na plusie, a mówią się o nich, że no, to w sumie mogli jeszcze więcej zarobić. Czyli nie stracili, nie są na zero i są jakby bardzo progresywni w tym, co robią. I nic z tego nie zmieni. Na cokolwiek byśmy chcieli powiedzieć, to są jakby teraz na takim tutaj światowym monolitem, jeśli te gry AAA, czyli te takie najwyższym poziomie oni właśnie generują, tak? Ja osobiście byłem raz, tylko miałem taką okazję zwiedzić firmę. No to już wtedy, kiedy byłem, to było parę lat temu, to było widać, że to jest zupełnie inna półka, bo bardzo dużo obcokrajowców, którzy się przewinęło przez korytarze i tak dalej. Ja sam byłem wtedy z dziennikarzami chyba było z Los Angeles, nie pamiętam, z takiego portalu gamingowego Destructoid, ważnego, i po prostu oprowadzali nas po całej tej ichniej, powiedzmy, posiadłości, bo tam jest kilka poziomów, kilka pięter i robi to wrażenie, mają własną stołówkę. No nie jest to taka zwykła firma, która gdzieś tam się gnieździ na wieżowcu, tak na paru poziomach, tylko duża, duża, naprawdę poważna organizacja. Jesteś w stanie wyodrębnić jakieś trendy w grach, które teraz są szczególnie nośne, które trochę cechują ten rok 2021, trzecią dekadę XXI wieku? Trzeba byłoby to. To chyba jest takie pytanie, to jest trudne pytanie, bo co osoba, to pewnie powie co innego, tak mi się wydaje, bo każda osoba jest na coś
sfokusowana, nastawiona na jakiś bardziej inną treści w grach, tak? Więc ja szczerze powiedziawszy, trendem jest taki, inaczej, są trendy, które będą wkrótce i to wiem mniej więcej co będzie, a trendy aktualne, no to ciężko mi się tak odnieść i sypnąć z rękawa, powiedzieć, że tak jest, bo wydaje mi się, że ja mam coś innego do powiedzenia, a szereg osób mówi o czymś innym, bo ta branża jest tak potężna, tak duża, że ciężko mi o tym powiedzieć, no bo jeżeli ktoś sprzedaje gry, takie, to są gry, które ostatnio, taki przykład daję, gry, które się nazywa casual games, takie gry typu strzelają do siebie statki, tak? One po prostu statki strzelają i to jest prosta gra, przez każdą przeglądarkę można dostępna i okazuje się, że to się sprzedaje no bardzo dobrze, więc ten trend jest istotny, tylko ja w życiu bym z taką grę nie zagrał. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest firma z Bydgoszczy, tutaj Huge, która robi gry kasynowe i cały czas notują duże dochody. I też to taka ciekawostka, właśnie mają specjalną grupę docelową, tam osoby typu, nie wiem, osoby od 50 na przykład wzwyż, kobiety, w to grają, jakieś kasyna na punkty takie i z tego co słyszałem, są jakieś tam przy tych grach czaty i się zawiązują znajomości, małżeństwa, więc to jest taki troszeczkę inny jeszcze obieg dodatkowy, który wzmacnia tą firmę, czyli ci ich klienci się przywiązują, więc tutaj też bym nie grał gry tego typu kasynowe, imitacje kasyna, bo uważam, że to nie jest mój jakby świat, ale no ktoś to gra, nie? I właściwie to jest jakiś tam utrzymujący się trend. Więc to jest taka rzecz, jak mówię, no w zależności od punktu siedzenia, tak? Niektórzy, co mają gry mobilne, to teraz też powiedzą o czymś innego. Te gry cały czas się zmieniają, bo zmienia się technologia telefonów i mamy coraz lepsze telefony. Niektóre telefony są lepsze niż niektóre przeciętne komputery. Więc to jest rzecz, która jest trudna do zanalizowania, co będzie, co teraz jest takim trendem wiodącym, jeśli chodzi o te gry. No są przeróżnego rodzaju raporty, jeśli chodzi o stan branży gamingowej. W Polsce powstały ostatnio w tym roku dwa, no i tam mniej więcej jakieś tam zręby tych trendów widać, tylko co to się wszystko zmienia. Trendy się zmieniają i są troszeczkę czasem nieprzewidywalne, więc kiedyś było tak, że pewne rzeczy po prostu były jakimś takim kanonem, a teraz może ten kanon szybko zostać obrócony w pył, bo na przykład jest nieopłacalny, albo się gracze zbuntowali, przestali inwestować w ten produkt, tak? To jest jedna rzecz. Trendem przyszłości według mnie jest zaangażowanie więcej sztucznej inteligencji w grach na różnym poziomie, bo tak jak mówię, przebodźcowanie graczy jest już tak spore, że są szersze wymagania od gier, więc ta sztuczna inteligencja może podnieść troszeczkę wyżej. I tu nie mówię tylko i wyłącznie o grach typu tam jakiś survival, że trzeba przeżyć w jakiejś sytuacji i teraz robot będzie cię ścigał, ale będzie tak ścigał, że bo masz sztuczną inteligencję, jest bardzo trudno, się będzie ukryć i trzeba naprawdę dobrze myśleć, ale na grach logicznych, puzzle, które będą jeszcze trudniej do ułożenia, bo sztuczna inteligencja będzie nam po prostu tutaj kłody pod nogi intelektualne wstawiać. To jest jedna rzecz. No i to, co od wszystkich moich znajomych w branży słyszę, designerzy, że to jest przyszłość w ogóle gamingu. Nie właściwie inne funkcje, które teraz są istotne, tak jak programiści i graficy ciągle, tylko właśnie designerzy będą przyszłością. Dlaczego tak jest? Bo w przyszłości gry będą bardzo oparte na sztuczną inteligencję. Te duże, te firmy, które będzie na to stać i będą robić duże hity, bo wtedy te gry będą jeszcze bardziej realniejsze, ciekawsze, dynamiczniejsze, tak? Bo sztuczna inteligencja to jest nie będzie tylko do samej rozrywki, ale też do mechaniki gry zaprzęgnięta, do wielu innych rzeczy. Więc to są takie futurystyczne trochę
moje rozważania, ale ja myślę, że to jest czysta prawda, bo w latach 90. wracając, jakbyś mi powiedziała, że przez komórkę mogę się z kimś kontaktować, wysyłać różne rzeczy i słuchać muzyki i w ogóle mieć to, co mam w komputerze, to pomyślał, że czytałaś Lema i chyba to jest za dużo, nie? A teraz to jest normą. Więc ta sztuczna inteligencja w grach też taką normą pewno będzie. To może będzie z czasem, trochę zajmie czas, ale myślę, że te gry będą zupełnie inne. Poza tym jeszcze jest kwestia VR-u i wiesz, całego świata wirtualnego. Jak to wszystko się połączy, no to będzie jeszcze bardziej przebodźcowanie takie, że użytkownik będzie mu się trudno od tego oderwać. Właśnie porozmawiamy, postujemy jeszcze te wizje, szczególnie o VR-ze, bo ja też robiłam sobie mały research, podpytywałam znajomych graczy, jak oni widzą przyszłość, szczególnie w kontekście tego, jak widzą rozwój VR-u i mówi, że dla nich VR to już jest za mało, oni chcieliby mieć wszczepionego do głowy chipa, który pozwoli im się fizycznie niemalże przenieść na planszę gry. Potrzebują czegoś, co będzie no właśnie jeszcze więcej bodźców, jeszcze więcej impulsów, jeszcze więcej akcji. Czy to jest możliwe w perspektywie ćwierćwiecza? Wiesz, to trochę inaczej. To jeszcze wróćmy do tego VR-u, to moimi krokami do tego podejdźmy. Chodzi o to, że VR ma to do siebie, przynajmniej ja nie jestem użytkownikiem VR-u, bo się męczę. Mimo wszystko te współczesne hełmy, przynajmniej na mój wiek, nie wiem czy to tak jest, no po pół godzinie do godziny się zaczyna męczyć, tak? W tym świecie, wiesz, błędnik szaleje i już zaczynają się pewnego rodzaju problemy. Są tacy ludzie, którzy mówili, że się przyzwyczajają, że grają do oporu, ale no, ja nie mogę. Więc to jest ten cały temat, który musi się zmienić, czyli te hełmy są też ciężkie i cała ta przynajmniej nie wszystkie te sety, VR sety są tak rozbudowane, ale no, generalnie jest tego trochę, żeby to ustawić. Sporo oprogramowanie. No, nie jest to takie wiecie, takie siedzenie przy kawie i ciastku, tak? To nie jest szybkie, to trzeba troszeczkę nad tym popracować. I ciągle to jest drogie, więc to musi zminimalizować się, spaść cena. A na to trzeba funduszy, bo to wszystko trzeba wyprodukować od strony technicznej i programowej. Może ta druga programowa byłaby łatwiejsza, no to też zasoby ludzkie. Więc myślę, że ten VR będzie się rozwijał i to jest też kwestia czasu, w jakim on tam pójdzie kierunku, bo testy VR-owe na przykład na pewnego rodzaju usługi edukacyjne lub jakieś kwestie, zwłaszcza testowe, czy to w armii, czy to na przykład prawa jazdy, czy symulatora koparki, no to dają dużo pozytywów, ponieważ no, tam gdzieś Chińczycy zrobili badania, że większość ludzi jest lepiej przygotowana do pewnych rzeczy właśnie po tych testach VR-owych. Więc to na pewno jakoś w tym kierunku może pójść, jeżeli w grach się to nie obroni, bo będą bariery jakieś tego typu właśnie, że są ograniczenia. Więc ja jeszcze wrócę do tych designerów, chciałem powiedzieć, dlaczego oni są tak ważni, dlatego że te gry będą już miały, jeżeli będą miały wszystko, jeśli chodzi o całą budowę, kto sztuczna inteligencja za pomocą programisty już będzie sama generować pewnego rodzaju tam światy w tych grach. Taki podaję przykład, no, generuje wszystko, jakiś tam pałac, powiedzmy pałac w stylu Ludwika XVI Wersal, ale nie wie dokładnie, co tam ma być. To więc tutaj designer musi dokładnie sprawdzić, co jest w pałacu Ludwika XVI, jakiego rodzaju meble mają być i jak to wszystko wygląda. I na przykład muzyk na przykład generuje dźwięk chodzenia postaci po tym Wersalu. No i designer mu zwraca uwagę, że dźwięk nie jest taki, bo postać jest zrobiona przez grafika, idzie w pantoflach, jak to Ludwik XVI, ale ty tu masz taki stukot obuwia, nie? A to musi być ciche chodzenie, więc to są takie niuanse, które właśnie trzeba będzie, to już teraz to wszystko jest, ale to wtedy trzeba będzie naprawdę dbać o dokładność, bo gracze
Tak powiedziałaś, stają się wybredni i oczekują dużo, dużo różnych rzeczy, ale też intelektualnie stają się inni. Oczekują bardzo dużo rzeczy i naprawdę na dużo rzeczy się zwraca uwagę. I także to nie jest troszkę tak, że ktoś coś wrzuci i zapomni. Już ludzie zwrócą uwagę, że jest błąd historyczny, błąd jakikolwiek, tu jest dysonans jakiś intelektualny, tu jest brak logiki w tym. Jak nie recenzenci to wymkną właśnie ludzie ze społeczności, więc tutaj to jest istotne, tak? To jest przyszłość, żeby te gry miały taki właśnie takie zabezpieczenie i taki sznyt, się tak wyrażę kolokwialnie, no, kulturowy, dobrze zachowany. Gry to nie tylko zabawa, to też kultura i sztuka. Ale wracając już do tego VR-u i do tych rzeczy, które mówisz o chipach i tak dalej, no to są takie właśnie rozważania, które właściwie od lat 80., a nawet wcześniej się pojawiają gdzieś tam w opinii publicznej, a potem troszkę znikają, bo raz się pojawia właśnie taki kult technologii, a potem znika i jest właściwie tego negacja przez medium. Dlatego ci ludzie, których się pytałaś, to pewno są młodzi ludzie, tak się zdaje, tak? Ale powiem ci, że mam paru takich 40-latków, czyli. Ale 40-latkowie chcieli mieć chipa w głowie i się przemieszczać, czy raczej młodsi? Nie odmówiliby. Okej. Chodzi o tak, jest taka. Bo podejrzewam teraz, że to jest takie falowe odczuwanie czegoś, co może być właśnie nietypowe, ponieważ ta cała rewolucja właśnie myślenia o chipach i o tych wszystkich to grach, to już właściwie jest 84 rok, wydanie książki Williama Gibsona Neuromancer i całe takie popkulturowe wejście w ten świat cyberpunka. I teraz akurat nasz CD Projekt Red ruszył przez jakiś czas już tam zapomniany cyberpunk, może nie zapomniany, ale nie jest nie jest tak ważny jak kiedyś, to teraz znowu się pojawiły różnego rodzaju tęsknoty za tym, żeby właśnie no wejść w podobną sytuację, czyli tam jakieś chipy, wpływanie na wzrok, na nasze zmysły. To są wybory i fantazje już ludzi z przeszłości, którzy się właśnie w tym gatunku, jakim jest cyberpunk literatury, filmu, sztuki zajmowali, tak? Więc generalnie ja nie wiem, jak to sobie wyobrażają, bo to są już takie już bardzo futurystyczne zabawy. I nie wiem, czy to tak będzie, ale może, bo widzę, że w filmach jest bardzo dużo tego typu odnośników, że się zakłada jakieś okulary i się przenosi, więc może to jakoś może być stymulowane prądem na jakichś częstotliwościach niezagrażających życiu odpowiednie rejony mózgu i to się może jakoś zmieniać, dziać. To jest to w jakiś sposób możliwe. Więc jak teraz był eksperyment, że szympans sterował kursorem na ekranie swoimi myślami. Tak, było coś takiego, było to udowodnione, więc czemu nie? Już jest takim znanym eksperymentem, że przy pomocy dźwięku w pewnych częstotliwościach jest lewitacja, że kulki papieru podnoszą się po prostu nad głośnikiem. Tak? Już teraz można takie zrobić rzeczy. Więc technologia jest na wyciągnięcie ręki. Zostają nam tutaj kwestie właśnie moralne wszelkiego typu, bo na przykład jeśli już odrzucimy jakiś tam kanon ingerencji w nasz system zdrowotny i nerwowy i w ogóle jakiś tam odrzucimy to, że tam przejmuje ktoś kontrolę nad nami, tak? Bo sami się dajemy podpis korporacji jakiejś i sobie tą grę wczytujemy, no to pamiętajmy, że tą grę może ktoś swakować i skrakować i tak naprawdę nam zrobić przy pomocy tego jakiś rodzaj no tutaj nieprzyjemności. Taką wizja jest, którą sobie czasem sunę, że
będą takiego rodzaju chipy, to przecież może, to na przykład, nie wiem, chiński internet może zacząć te chipy gdzieś serwery pingować i nam się przegrzewać ten chip. Jak chip na przykład ma być na zdrowie ukierunkowany, tak? Bo masz na przykład cukrzycę i ci bada elektronicznie ten poziom cukru, no to na przykład jak będzie ci podgrzewał ten chip, to będziesz się, nie wiem, może będzie reagowała część ciała, będziesz poddenerwowana, będziesz cały czas atakowana, tak? Więc to są takie gdybania science fiction, no ale to też pokazuje, że gdzieś tam za tym są pewnego rodzaju niepokoje, tak? Czytałem, że Unia Europejska zastanawia się poważnie nad tym, żeby ograniczyć trochę możliwości sztucznej inteligencji, żeby się nie wymknęła spod kontroli. Tak, a takie filmy też już były i wiemy, jak to się może skończyć. Natomiast trochę krzepiące jest to, że nawet jeżeli rozmawiamy o bardzo rozwiniętych technologiach i sztucznej inteligencji, to ciągle gdzieś w okolicy pada to hasło społeczność. I ciągle chyba istotne jest to, że te gry dotyczą ludzi, są współtworzone przez ludzi, że to, jak ta społeczność działa, jak poleca sobie gry, jak ze sobą rozmawia, jak aktywnie działają Twitche i inne tego typu platformy, to pokazuje, że wciąż ten czynnik ludzki chyba będzie decydujący. Oczywiście, społeczność jest istotną tutaj taką formą jakby współdziałania między sobą, utrzymywania tej całej branży. Bez społeczności nie byłoby biznesu i nie byłoby tych produktów. To tylko też pokazuje, jak to silne jest zjawisko w ogóle, jeśli chodzi o obiegu koncepcyjnym i takim obiegu popkulturowym. Bo ono się nie zmienia, tylko ciągle rośnie, tak? Pokolenia jakby dochodzą kolejne do tego i wzmacniają całość, więc na razie to jest tak troszeczkę może w wielu oczach, w wielu miejscach traktowane troszeczkę tak niepoważnie, tak mam wrażenie, ale to się za niedługo tak zmieni, że no nie będzie czasu na niepoważnie, bo po prostu te pokolenia przyjdą z nowym i to będzie norma. Jeśli chodzi o te wszystkie rzeczy. Teraz są już kody kulturowe wśród młodzieży i nie tylko, jeśli chodzi o gry i cała terminologia. I tak powiedziałeś, kanały typu Twitcha i tak dalej, gdzie to jest jakby alternatywna rzeczywistość i czasem mam wrażenie, że no, wiele osób żyje w Matrixie, ale nie tych graczy, tylko tych osób, że tak powiem, normalsów. Że po prostu mam wrażenie, że to już dla nich jest Matrix, że po prostu może to dla nich jest w jakiś sposób zdrowe, ale gdzieś tam omija ich całą w ogóle, cała sfera w ogóle tego, co jest gdzieś indziej, nie? I potem jak te osoby mają się gdzieś tam dogadać, to nie wiem, na jakimś poziomie pewno normalnym tak, ale gdzieś tam są już daleko intelektualnie za sobą, tak? Gdzieś zupełnie gdzieś indziej, na jakichś obrzeżach. Więc to jest kompletna zmiana, która się teraz dokonuje też w tym obszarze. Zmierzając powoli do końca, chciałam też poruszyć temat tych kolejnych pokoleń, o których wspomniałeś. W CDV kształcimy bowiem twórców gier, projektantów i programistów. Powiedz, jacy są ci ludzie i generalnie jaki powinien być człowiek, który ma tworzyć przyszłość gamingu? Jakie skille, jakie cechy powinien mieć, żeby odnaleźć się w tym, jak już ustaliliśmy, niewiarygodnie szybko zmieniającym się świecie? Teraz tak, co ja zaobserwowałem i z mojego punktu doświadczenia i z takich innych przemyśleń, to znaczy pewnego rodzaju właśnie tutaj umiejętności, które trzeba nabyć, one pod wpływem pandemii pokazały, że się szybko to zmienia. Znaczy pewne trendy i pewne założenia pandemia kompletnie skasowała. Już nie ma pewnych rzeczy, już nie są ważne, są inne ważne, tak? I inne się zrobią, które ciężko przewidzieć, jakie będą. Na pewno z tego, co wiem, odnoszenie się do takich umiejętności, takiej osoby, twórcy gier, to według mnie fajnie by było, żeby on był taki właśnie bardzo plastyczny, że teraz te czasy popandemiczne to polegają, że ci wszyscy pracodawcy chcą mieć właśnie osoby, które będą bardzo szybko reagować na zmiany, bo teraz to było zaskoczenie i dużym wysiłkiem to się wszystko udało, ale wyobraźmy sobie, żeby nie było Google Meetsa i Zooma.
to byśmy oszaleli na tym Skype'ie i na innych takich platformach, które by się zapchały, tak? To był troszeczkę fuks, który spowodował to, że mogliśmy to przeprowadzić, tak? No, są inne jeszcze platformy typu Discord, to bardziej takie alternatywne, które już były, ale na przykład ja jestem zwolennikiem platform dostępnych, takich jak ta, którą teraz mamy, więc to jest jedna rzecz. Więc tutaj ludzie są potrzebni, którzy mogliby bardzo szybko się odnajdywać w różnych rzeczywistościach. Bardzo dobrze, jeżeli są dobrze w tym, co robią, ale też nie mogą być zamknięci tylko na to i no właśnie tutaj te zmiany mogą ich szybko dopaść i żeby nie było z tym problemów. Więc to jest jedna rzecz. Druga sprawa, że twórca gier w tych czasach też powinien być bardziej świadomy tego, co robi, tak? Że ma też wiedzę taką ogólną, jeśli chodzi o te gry i właśnie tą taką historyczną tutaj przekładnię, że on po prostu będzie wiedział skąd, kiedy to się wszystko wzięło i dlaczego. Ja zawsze tłumaczę im, że będzie im się łatwiej odnieść, łatwiej więcej inspiracji otrzymać, nie kopiując, no, albo szukając w przeszłości coś, co jest zapomniane i mogą się na tym oprzeć, wyciągać jak najlepsze rzeczy z tego. Przede wszystkim błędy, bo też jest dużo błędów po drodze, różnych katastrof w cudzysłowie, więc tutaj cała linia jest taka do poznania, która może uniknąć. Poza tym zawsze tłumaczę im, że pewne rzeczy warto wiedzieć, ponieważ gdy będzie się w starszym środowisku, to jeżeli się usłyszy, że o takich rzeczach się rozmawia, to można a. dołączyć się do rozmowy i zyskać, b. nie grać głupa i rozumieć, o czym oni mówią, bo tak zwykle jest, że na pewnych imprezach nagle się przychodzi na pewne tematy, tak? I tutaj no nie czujemy się odrzuceni, tak? Bo różne rzeczy są jakby poruszane, a ta branża jest bardzo, bardzo specyficzna i bardzo przywiązana do przeszłości, do pewnych rodzajów właśnie tutaj rytuałów, zagadnień, wspomnień i tak dalej. Także tutaj jest to istotne. Więc według mnie rośnie po prostu rośnie pokolenie twórców, projektantów, być powiedział, takich świadomych. To nie jest już tylko tak, że taka osoba tylko i wyłącznie bazuje na opinii 14 youtuberów, którzy się tym zajmują, oraz kolegów, czy też swoich własnych poszukiwań, ale też ma zaplecze ludzi, którzy są związani z branżą, gdzieś po prostu mają duże doświadczenie, bo nie mówię tylko sobie w tym momencie oczywiście, i mogą skorygować lub pewne rzeczy po prostu łatwiej wytłumaczyć, tak? To jest dosyć cenne, więc przynajmniej u nas tak to wygląda, więc mam nadzieję, że ci nasi absolwenci będą zadowoleni i odcinając tam inne rzeczy, po prostu będą mogli się odnaleźć w tym świecie. W tej najbliższej przyszłości na pewno najbardziej nas ekscytuje kończący się powoli projekt budowa Centrum Technologii Kreacyjnych, czyli Hollywood dla tworzenia gier, jak niektórzy mówią. Centrum, które powstaje teraz w Poznaniu, po tak idą CDV właśnie, gdzie już w przyszłym roku, mamy nadzieję, będą powstawały nowe gry. To może być nowe otwarcie dla tego poznańskiego rynku gier przynajmniej, więc czekamy na to z dużą ekscytacją. Bardzo Ci dziękuję, Łukaszu. Myślę, że tutaj nakreśliliśmy w tak kilkadziesiąt minut, no nie mogliśmy nakreślić bardzo precyzyjnej mapy i portretu rozwoju gier, ale mam nadzieję, że poruszyliśmy chociaż kilka ciekawych wątków. Zostaje nam czekać i sprawdzać, które z tych naszych wróżb rzeczywiście się spełni. A ponieważ to podcast w pewnym sensie urodzinowy, to chciałam Cię jeszcze zapytać, czego życzyłbyś Kolegium Da Vinci na 25. urodziny? To życzyłbym wszystkim w Kolegium Da Vinci powrotu do pracy stacjonarnej, tudzież hybrydowej, i mam nadzieję do zobaczenia wkrótce w murach uczelni. Tak jest, oby szybciej niż w 2046, o którym dzisiaj mówiliśmy. Jeśli jesteście ciekawi, co u nas słychać, zapraszamy na naszego Facebooka, Instagrama, LinkedIna, na stronę cdv.pl. Do zobaczenia i do usłyszenia. Dziękuję.